And have you ever heard something funny? It was so funny, but you just walczyć. Dobra. Już szybciutko ustawienie. Zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda. Pisk do 5 prawy, do 4 lewy. Powodzenia. Bardzo ciasno. Do 4 prawy otwiera przez szczyt. Dziwnie reaguje, słuchajcie, ta maszyna. Muszę się jeszcze do tego mocno przyzwyczaić. Do 4 lewy. No jeszcze deszczowy chyba. A jednak tutaj już niestety, znaczy to jest kwestia gazu i hamulca. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami 6 odcinek rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. Dzisiaj przed wami Dirt 2.0. No i słuchajcie, zaczynamy oczywiście start w drugim sezonie ligi Hot Lap. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ligę amatorską, jesteśmy w tej grupie amatorów, słuchajcie, więc no zobaczymy. Pierwszy, słuchajcie, dla nas rajd niestety okazał się bardzo, bardzo tragiczny. Tak jak pamiętacie, niestety, ale wypadliśmy, można powiedzieć, z drogi i niestety nie ukończyliśmy tego rajdu. Dzisiaj przed wami Szwecja, Szwecja i jeszcze raz Szwecja, czyli słuchajcie, śnieżne, piękne drogi, po których naprawdę można sunąć niczym po asfalcie, co oczywiście dla mnie jest największą frajdą, największym osiągnięciem tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Dirt 2.0. No słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijacie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału właśnie w odcinku 6 rajdowe wtorki. Dobra, wybieramy oczywiście Forda, czyli ten właśnie samochód, którym ścigaliśmy się ostatnio, którym zaczęliśmy właśnie ten pierwszy z tutaj z rajdów w drugim sezonie ligi Hot Lap. No i zobaczymy. Słuchajcie, nie będę próbował nawet wymieniać tych nazw, tutaj tych odcinków specjalnych. Mamy tutaj przed nami pierwszy odcinek specjalny. Oczywiście szybciuteńko ustawienia auta. No i oczywiście będziemy mogli wtedy już pomykać tutaj po trasach. Mam nadzieję, słuchajcie, że występ będzie dużo, dużo lepszy. 18 chyba pozycja, z tego co pamiętam, w tamtym rajdzie, więc no cóż, na końcu nie byliśmy, no ale wiadomo, że zamykaliśmy mocno tyły. Tutaj za wiele z oponami kombinować nie można. No i lecimy w takim razie. Start 50. 6 prawy, długi przez szczyt zacisk. Powodzenia! Pięć, cztery, trzy. Dobra, ustawieni, słuchajcie, do pierwszego odcinka specjalnego rajdu Szwecji. No i zaczynamy. Jest to już drugi rajd właśnie w drugim sezonie. Bardzo długi przez hopy i wyboje 70. 6 prawy do 6 lewy otwiera bardzo, bardzo długi przez wyboje po wewnętrznej. Można powiedzieć, że drogi takie w miarę bezpieczne. Można sobie naprawdę sunąć tutaj z dużą prędkością. No i tak jak widzieliście, tutaj naprawdę spory błąd. Już na wyjściu. 100. 6 lewy, 70 przez szczyt. 6 prawy zacisk, 4 przez szczyt, potem 3 lewy długi. Do 3 prawy. Ale jedziemy. Tutaj, proszę bardzo. I wypad. Niestety
Dużo tutaj straciliśmy czasu. Mieliśmy około 1 sekundy straty, a tu tak naprawdę wzrosło nam do 6. 6 prawy, bardzo długi, zacisk 4,30, zakręt 5 prawy. To 5 lewy, bardzo długi, 200. Środkiem przez dużą hopę 100. Więc nie byliśmy w stanie tutaj utrzymać tempa takiego, który właśnie reprezentuje tutaj pierwszy z kierowców. Natomiast tutaj te błędy jeszcze jako tako, no i tutaj ten błąd, gdzie niestety wciągnęło nas w tą zaspę. To jest właśnie to niebezpieczeństwo, że może nas tutaj niestety, ale wciągnąć. Zakręt 4 prawy, otwiera 70. 4 prawy przez hopę 6. Tutaj dalej starałem się jako tako utrzymywać w miarę tempo spokojniejsze troszeczkę. Nagły 5 lewy przez szczyt, potem 6 prawy przez hopę. Naprawdę tutaj aż kusi, słuchajcie, żeby nie zdejmować w ogóle nogi z gazu. No ale niestety czasami kończy się to właśnie takimi błędami. Za mało treningu, zdecydowanie. Otwiera 40. Środkiem przez szczyt do 6 prawy, 80, 6 lewy przez szczyt, długi. Do prawą przez 150, lewą przez szczyt. Ale tutaj już przynajmniej, słuchajcie, widać, że my jedziemy. Tutaj już praktycznie skończyła nam się skrzynia. To też błąd zupełnie niepotrzebny na koniec. No i po pierwszym odcinku specjalnym, słuchajcie, na razie trzecia pozycja. Duża strata, prawie 15 sekund do pierwszego kierowcy, także no naprawdę będzie tutaj dla nas dosyć ciężko. No zobaczymy jak ten rajd przebiegnie. Dobrze, lądujemy, słuchajcie, w drugim odcinku specjalnym. Prawie 7 km mamy tutaj do przejechania. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tych błędów po prostu będzie mniej i dzięki temu może się uda po prostu dowieść tutaj jakiś lepszy wynik, aczkolwiek widzieliście poziom wysoki. Start 5 lewy, 6 prawy. Powodzenia! Pięć, cztery, trzy, dwa. Do drugiego odcinka specjalnego rajdu Szwecji w drugim sezonie Ligi Hot Lab. No i zobaczmy, pierwszy odcinek, słuchajcie, no trzecia pozycja, ale oczywiście będziemy pewnie lecieć w dół. Prawie 15 sekund straty. No i zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Do 6 prawy, 66 lewy. I prawą przez 36 lewy przez hopę, bardzo długi zacisk. Do 6 prawy przez szczyt, 54 prawy przez szczyt. Do 5 lewy, długi zacisk. No i to jest jedyny, słuchajcie, odcinek specjalny, który, że tak powiem, udało nam się wygrać. 6 lewy, to zakręt, 3 prawy, długi. 30. 4 lewy przez szczyt do 6. Później już było troszkę gorzej, zaczęły się właśnie błędy, tak jak widzicie, mocno brane te pobocza. No niestety, ale na tym rozpuszczonym śniegu, no troszeczkę już jest bliżej właśnie tego rajdu, który jechaliśmy ostatnio. Szczyt, potem zakręt, 4 prawy, zacisk, otwiera przez szczyt 50. Prawą przez szczyt do 6 lewy 70. Piękne trasy, naprawdę świetnie to wygląda. No i suniemy naprawdę tutaj. W miarę udawało się przejeżdżać. Nieduża strata, około sekundy. Tutaj właśnie widać pierwszy taki poważniejszy błąd, próba wyjścia. No ale na szczęście uratowaliśmy jakoś tą maszynę. Za dużo zniszczenia, jak widać, w naszym samochodzie nie ma. Oczywiście wszystko będzie wiadome na strefie serwisowej, ale to jeszcze jeden odcinek. Musimy tutaj przejechać. Lewy, bardzo długi zacisk, 4 to ciasne, 3 prawy. Do 3 lewy, długi zacisk.
zacisk otwiera 60. Cały czas te zaspy bierzemy bokiem i to właśnie powoduje cały czas te ułamki sekund, które oczywiście płyną nam tutaj i wzrasta strata do pierwszego, jak również i na tą chwilę do drugiego kierowcy. Długi zacisk do 3, prawy zacisk. Do 6, lewy, bardzo długi. Tutaj byliśmy przygotowani, słuchajcie, że tutaj będą te śniegi cały czas. Tutaj cała trasa będzie mocno, mocno zaśnieżona. Będą się sprawowały w tym ostatnim odcinku specjalnym jeszcze przed strefą serwisową. Piękne ujęcie, naprawdę coś pięknego, słuchajcie no. Lewy zacisk otwiera przez szczyt powoli 30. Zakręt ukryty 1, prawy otwiera 50. Przestrzelony ten zakręt. Z dużym opóźnieniem wejście, no i tutaj naprawdę można było te 2-3 sekundy nawet stracić właśnie na tym wyjściu w ten ostry zakręt. Do 4 długi przez siodło. Do 6 lewy 100. 6 lewy bardzo długi przez szczyt, do 6 prawy 80. Prawą przez szczyt, do 3 lewy zacisk. Na to trzeba uważać, oczywiście na drzewa. Reklamy, ale mimo wszystko jednak udaje się troszeczkę opanowywać ten samochód. Możliwe, że to jest kwestia tych opon. 6 lewy, 80 przez metę. 50. No i mamy metę. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda po drugim odcinku specjalnym. Straciliśmy 6 sekund do pierwszego kierowcy, czyli tutaj no różnica już wzrosła do 21 sekund i około 10 sekund tracimy do drugiego kierowcy. Dobrze, czekamy, słuchajcie, na trzeci odcinek specjalny. 7 km ponad do przejechania dla nas. No i oczywiście największe wyzwanie, jeżeli chodzi o opony, zobaczymy w jakim one są stanie. No i tutaj naprawdę trzeba będzie ostro uważać, żeby dotrzeć na metę w całości. Start, 4 lewy, bardzo długi przez szczyt 30, 4 prawy, długi zacisk. Powodzenia! 5, 4, 3... Dobra, ustawieni do trzeciego odcinka specjalnego, słuchajcie, rajd do Szwecji, no i zaczynamy! Do 6 lewy, do 5 prawy, długi zacisk, 3. Do 5 lewy przez... Żeby utrzymać jako tako tą trzecią pozycję. Troszeczkę zwolniła ta nasza maszyna, tak jakby, słuchajcie, trochę brakowało tej mocy. Zobaczymy oczywiście na strefie serwisowej, co tam ewentualnie zostało uszkodzone. 55 prawy zacisk, 6 lewy do 6 prawy, długi otwiera przez szczyt hopa, powoli 50. 3 prawy zacisk. 30. Ale jak wiadomo, nie zawsze się udaje. Tutaj do tego miejsca jeszcze jako tako nam szło, naprawdę ładnie przejechany odcinek. No co prawda strata już chyba tam było około 5. 50 do dół, szczyt i ciasny 5, lewy 100. 6 lewy i 6. Wpadliśmy tam w śnieg, w miejscu gdzie tak naprawdę można to przejechać na pełnej prędkości. 6 prawy, zacisk 5, 30. Środkiem przez hopę, szczyt 80, 6 lewy długi zacisk, przez hopę 200.
to jest to miejsce, to jest to miejsce, ależ tutaj wyfrunęliśmy. No niestety, przewróciliśmy się na plecy. Wskazał zegar po przejechaniu właśnie tego miejsca pomiarowego na tym odcinku. Ciężko się już podnosić w takim momencie, kiedy wiemy, że 20 parę sekund mamy straty, więc tak naprawdę jedziemy tylko po to, żeby dojechać. I hopa, sto, powoli skręt, ukryty jeden prawy długi zacisk. Otwiera 80 przez skrzyżowanie. Tam, gdzie miało być dobrze, niestety było coraz gorzej. Tutaj kolejny bardzo duży błąd na nawrocie. Stracone kolejne 4-5 sekund chyba. Prawą przez 60, przez wybój, płasko lewy, płasko prawy. 6 lewy przez hopę, otwiera środkiem przez hopę. Do 6 lewy przez wybój, do prawą przez 60. 6 lewy przez hopę, 100. Przodem. No ale na szczęście mogliśmy jechać dalej. No naprawdę, słuchajcie, przecież to jest prawie max. Na śniegu, na lodzie. Długi zacisk 50 przez szczyt. Otwiera przez siodło prawą przez 100. 5 lewy, uwaga, 60, 4 prawy zacisk. Z DLC oczywiście, tutaj jeżeli chodzi o tą wersję Szwecji. Prawy zacisk przez szczyt i siodło 70. 5 lewy długi. Tutaj właśnie to jest ten błąd, o którym wspominałem. Tutaj słuchajcie, mogło się to niestety, ale zakończyć urwaniem koła. Mocno dostała ta lewa część auta. Do krótki 5 prawy, otwiera 6, bardzo długi 50. Przez metę. Lepiej serwisowej uporać się z tymi problemami. No nie jest to, słuchajcie, szczyt marzeń. 4.13 po tym odcinku, zniszczona ta nasza maszyna. No naprawdę bardzo duży błąd, bardzo duży błąd. No co prawda udało nam się utrzymać na razie tą trzecią pozycję. No ale naprawdę zobaczcie, jaka już tutaj strata do drugiego kierowcy, a co więcej do pierwszego, prawie 50 sekund, więc no naprawdę słuchajcie, robi się niewesoło. No dobra. Dobrze, przed wami czwarty odcinek specjalny Szwecja. Zobaczymy, dosyć długi, 12 km do przejechania, więc jest troszeczkę o co tutaj walczyć, jeżeli chodzi o przejechanie. No i teraz najważniejsza dla nas oczywiście strefa serwisowa. Oczywiście karoseria, ona tutaj najbardziej ucierpiała. No i tylko tak naprawdę światła, więc no naprawdę jestem w szoku, że po tych przewrotkach, słuchajcie, możemy i tak bez problemu to naprawić, więc no to zasługuje tutaj na pewno na wielkie szapoba, że nasi mechanicy bez problemu właśnie z takimi awariami. Dlatego też kocham za to właśnie zimową Szwecję, że nawet tak jak widzieliście, po takich sporych uszkodzeniach bez problemu dotarliśmy tutaj i możemy jechać dalej. Dobra, samochód naprawiony, jeszcze tylko zamienimy sobie opony, no bo tak jak widzicie, no zużycie po tych trzech odcinkach naprawdę jest dosyć wysokie. No i lecimy dalej, słuchajcie, czwarty odcinek specjalny przed wami. Start, 100, 6 prawy, 150, środkiem przez hopę do 4 lewy. Powodzenia! 5, 4, 3. Dobrze, ustawieni do czwartego odcinka specjalnego i ruszamy. Słuchajcie, no na razie trzecia pozycja w rajdzie.
Staramy się gdzieś tutaj tą pozycję umocnić, ale no podobnie jak w Monte Carlo. No nie idzie nam tutaj zbyt mocno. Jest to również właśnie to DLC, z którym po prostu mamy do czynienia po raz pierwszy. Szczyt 90, nagły 5 lewy. Do 6 prawy otwiera 100. 6 prawy do ciasny, 4 lewy długi przez siodło. 80, 6 lewy przez hopy, 80 przez szczyt. Ciasny, 6 prawy do 6. Więc potrafimy mieć tempo. Natomiast jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o poznanie tras, no to z tym jest troszeczkę gorzej. Sporo błędów cały czas, tak jak widzicie tutaj również na tych ostrych wyjściach cały czas mamy jakieś kłopoty z tym Fordem. Jeszcze nie opanowaliśmy tego w 100%. 6 lewy, 60, 6 prawy przez hopę, 100. 5 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk, do 6 prawy, bardzo długi, otwiera 80. Słuchajcie, każde takie spotkanie z zaspą mocno nas spowalnia. 4. Do 3 lewy, do 5 prawy, bardzo długi zacisk, 3. 3 lewy, do 6 prawy. Dużego kołowrotka, można powiedzieć. Udało się wszystko naprawić. Nie było z tym żadnych problemów. Do 3 lewy. Do 4 prawy długi otwiera przez szczyt, do 6 lewy. I 6 prawy, bardzo długi zacisk. Poszliśmy po zaspie, no i od razu widać, że prędkość auta zupełnie mniejsza wtedy, dużo mniejsza, która niestety powoduje, że mamy troszeczkę z tym kłopotów. Przez szczyt, do 6 lewy długi, otwiera przez szczyt, lewą przez 80, przez wyboje. 6 lewy do hopa, 60, 6 prawy. 6 lewy, 50, skręt, 3 lewy długi, otwiera przez szczyt. I nawet jeżeli będziemy na 15 pozycji, to i tak będzie progres. No i ten błąd, który nas tutaj naprawdę sporo czasu kosztował, również troszeczkę dostał silnik. No miejmy nadzieję, że to nie będzie mocno się odbijać na naszej trasie. Lewy przez szczyt. To uwaga, 4 prawy zacisk, 50, skręt, 2 lewy. 30, 6 prawy długi, 30. 5 lewy przez szczyt, otwiera i zacisk, 4 przez szczyt. Do 6. Kolejny błąd, tak jak widać, mocna zaspa tutaj próbowała nas wciągnąć. No i znowu, to są kolejne sekundy, które po prostu uciekają w siną dal. I naprawdę ciężko tutaj powalczyć o zyskanie tego czasu. 4 prawy do 6 lewy długi. Do 4 prawy przez szczyt, zacisk bardzo długi i płasko prawą przez szczyt. Do 6 lewy przez siodło, skrzyżowanie do 5 prawy. Do 6 lewy przez hopę, może 50. 3 prawy długi, zacisk 60 przez szczyt, uwaga, 2 lewy, bardzo długi zacisk. Otwiera 70 pod górę. 6 lewy przez szczyt, długi zacisk, 4 do 5 prawy długi. Do 6 lewy i 5 prawy przez szczyt, do 4 lewy długi zacisk. 100. Ciasny, 5 prawy długi, 150 przez hopy i wyboje. 6 prawy przez szczyt, hopa, do 6 lewy zacisk. Do uwaga, 4 prawy przez szczyt, otwiera długi, 70. 6 prawy przez duży szczyt, uwaga, zacisk, do 4 lewy długi, zacisk przez siodło. Do krótki, 3 prawy, do 6 lewy przez szczyt, otwiera bardzo długi zacisk, 2.
3 prawy, do 6 lewy, do 6 prawy przez szczyt. Mocne uszkodzenia. Mimo to, słuchajcie, dajemy cały czas do przodu. Udało nam się jeden, jedyny odcineczek zaliczyć na zieleni, więc pomimo dużej straty czasowej są jeszcze jako takie małe prognostyki na przód. 54 lewy przez szczyt. I prawą przez 54 lewy. To 6 prawy, bardzo, bardzo długi zacisk. 400 przez szczyt, przez skrzyżowanie. Ten rajd ukończyć. No, tak to zobaczymy. Wiadomo, spieszymy się oczywiście, żeby ten rajd ukończyć. No i oczywiście trzeba pamiętać, słuchajcie, że przyzwyczajenie również do auta, do jego zachowania, zupełnie inaczej zachowuje się ten samochód niż Peugeot. Do 6 prawy przez szczyt, do 3 lewy długi 60. 3 prawy zacisk przez szczyt 70. 5 prawy przez długi szczyt 30, 3 lewy otwiera. Więc musimy wtedy się starać po prostu mocniej przyciskać. No i oczywiście samo panowanie tutaj znowu. Widzieliście właśnie takie wciągnięcie w zaspę. 30. 5 prawy, 50, prawą przez szczyt, 30. 3 prawy przez siodło, do 6 lewy. I ciasny 4 prawy, do 6 lewy. No, raczej starałem się, słuchajcie, ostrożnie, ostrożnie, żeby tutaj nie mieć żadnej dzisiaj przygody z przewrotką. No dobra, słuchajcie, oczywiście mogło być lepiej. 7.13.099, tam chyba około 20 sekund widziałem te straty. No i zobaczmy, jak to się przedstawia. Wypadliśmy mocno z tego trzeciego miejsca w tej chwili. No, piąta pozycja w rajdzie. Już delikatna strata do czwartej pozycji. No i kwestia oczywiście tutaj trzeciego miejsca, które nam mocno tutaj odjeżdża, tak jak widzicie, więc naprawdę tutaj 6, no 13 sekund musielibyśmy ewentualnie poprawić czas. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz przed piątym odcinkiem specjalnym, do przejechania 5 km. No i zobaczymy. Na razie po tych czterech odcinkach specjalnych, no można powiedzieć, piąta pozycja, troszeczkę nieduża przewaga czwartej pozycji. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Start do 6 lewy przez hopę, może 50. Powodzenia. 5, 4. Ustawieni. Piąty odcinek specjalny rajdu tutaj drugiego, jeżeli chodzi o drugi sezon Ligi Hot Lab. No i zaczynamy, słuchajcie, naprawdę jeszcze mocna praca nad samym ściganiem. Otwiera 70 pod górę. 6 lewy przez szczyt, długi zacisk, 4 do 5 prawy długi. Wolę jednak ten bardziej ubity śnieg, po którym, tak jak na tym poprzednim odcinku, mogliśmy po prostu sobie sunąć. No tutaj, jeżeli już ten śnieg jest taki, bardziej zamienia się w błoto pośniegowe, no to niestety, ale troszeczkę ślizgamy się na tych wyjściach. 4 prawy przez szczyt, otwiera długi 70. 6 prawy przez duży szczyt, uwaga, zacisk do 4 lewy, długi zacisk przez siodło. Do krótki, 3 prawy. No to jest dosyć sporo, słuchajcie, jak na taki krótki odcinek.
specjalny, strata 10 sekund. Długi otwiera przez szczyt i hopa 70 przez wyboje. Uwaga, 3 prawy, zacisk wąsko, to 3 lewy, otwiera 4 bardzo długi. Zacisk przez szczyt 50, 4 lewy przez szczyt. Było nawet z tej kabiny, że mocny tam błąd, musiał szornąć po tych zacpach. Otwiera do 3 prawy, otwiera 6 przez szczyt 50. 3 lewy długi, 50, 3 prawy długi, otwiera. To 6 lewy, 60, środkiem przez hopy. Tak, tutaj właśnie widać, słuchajcie, jak mamy kłopoty na wyjściu. Właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli w tych warunkach po prostu bardziej się ślizgamy. Kontrola dla mnie akurat sprawiała tutaj większą tutaj trudność. Przez długi szczyt 30, 3 lewy otwiera. I 4 prawy zacisk, 3 przez szczyt 40. 4 prawy do 6 lewy zacisk, 3 otwiera bardzo długi 40. 5 prawy 50. To 6 lewy przez skrzyżowanie zacisk, 4 bardzo długi zacisk, 3. To 4 prawy zacisk, otwiera 100. Cały czas te błędy, no i dobra, mamy metę. No, 3.18, 405, straciliśmy około 10 sekund do lidera. I zobaczmy, jak to wygląda. Piąta pozycja w tej chwili, no można powiedzieć, że mocno tutaj bezpieczna jak na razie, oczywiście, jeżeli nic się nie wydarzy. No i czwarty kierowca i trzeci już tutaj od nas się mocno oddalają, 12 sekund do trzeciego miejsca i około 7-8 sekund można powiedzieć do czwartego. Przed wami szósty odcinek specjalny, no prawie 7 km do przejechania. Na razie słuchajcie, no umocniona ta piąta pozycja, ale no czyżby to oznaczało, że to jest na razie wszystko, na co nas stać w tym razie. No zobaczmy, jak nam pójdzie na tym start, 100, 6 prawy, 150, środkiem przez hopę do 4 lewy. Powodzenia! 5, 4. No i zaczynamy, szósty odcinek specjalny. Troszeczkę rozbity ten nasz Fordzik. Środkiem przez hopę to 4 lewy zacisk przez... Ale niestety, słuchajcie, tak to jest naprawdę pierwszy występ właśnie w Szwecji. W tej wersji naprawdę tutaj jakimś farcie skoczyliśmy po prostu i dalej jechaliśmy. Ale mimo wszystko naprawdę spora strata. Aczkolwiek najbardziej szkoda tego jednego miejsca, zaraz zobaczycie. 6 prawy do ciasny, 4 lewy długi przez siodło. 80, 6 lewy przez hopy, 80 przez szczyt. Ciasny, 6 prawy do 6 lewy, powoli 50, w dół skręt, 1 lewy. Otwiera 50 przez szczyt. No i to jest ten błąd, to jest to miejsce, które nie tylko kosztowało nas 8 sekund kary, no ale również dodatkowo kilka sekund, które straciliśmy na to, żeby wydostać się w ogóle z tej pułapki. 6 prawy przez hopę 100. 5 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk, to 6 prawy, bardzo długi, otwiera 80. No to oczywiście dostajemy od razu
mocną karę. No i niestety, ale przez to mieliśmy już chyba 10 sekund straty na tym pierwszym odcinku. Tu 3 lewy, tu 6 prawy i 6 lewy przez duży szczyt 50. Gdzieś tam staramy się, no walczymy tutaj o czwartą pozycję tak naprawdę, bo dało radę troszeczkę odzyskać tego czasu, aczkolwiek mówię, ten odcinek już był bardziej wredny, można było wypaść. Otwiera przez szczyt do 6 lewy. I 6 prawy, bardzo długi zacisk, 4 do 3 lewy. Do 6 prawy, długi do skręt, 4 lewy, otwiera 50. Spokojnie, bez tych wszystkich kar, no to oczywiście zupełnie inaczej by to wyglądało, no ale tak jak wiecie, to jest gdybanie. Gdybanie, można mieć do siebie żal, jeżeli przejedziemy 50 odcinków. No i ten 51 przejedziemy właśnie dużo, dużo gorzej. 6 lewy, 50, skręt, 3 lewy, długi, otwiera przez szczyt. 50 szczyt i 5 prawy przez szczyt, 30. To spowodowało dosyć spore kłopoty. No i tu się zaczyna, słuchajcie, ta wredna część. Tutaj naprawdę bardzo łatwo było wyfrunąć. No, my to jakoś fartem przejechaliśmy przez tą zaspę, ale naprawdę tutaj, no, tu już nie było tak fartownie. 5 lewy przez szczyt, otwiera i zacisk 4 przez szczyt. Do 6 prawy, otwiera bardzo długi. Rajdzie, słuchajcie, naprawdę obiecuję, że przynajmniej 5 razy przejadę dany odcinek, zanim wystartuję w tym odcinku do rajdu, więc może to przyniesie jakiś efekt. Długi 50, 6 lewy, do 4 prawy, do 6 lewy długi. Do 4 prawy przez szczyt, zacisk bardzo długi i płasko prawą przez szczyt. Oczywiście zająć tutaj jakąś lepszą pozycję. Dobra, no i mamy metę. Dobrze, 4.03, 690, tempo podobne, no ale niestety ósma tam kara, 8 sekund dodatkowo. Natomiast, no chyba, słuchajcie, także no zobaczcie, ale szkoda tutaj, bo udałoby nam się troszeczkę zbliżyć do czwartego kierowcy. W tej chwili 10 sekund różnicy na tym etapie. No 21 sekund różnicy do podium, więc no naprawdę, słuchajcie, będzie bardzo tutaj ciężko, bardzo ciężko. No i tak naprawdę walka między tymi dwoma kierowcami tutaj naprawdę z każdym odcinkiem, słuchajcie, widać, że ten drugi kierowca zbliża się. No dobra, kochani, lecimy dalej. 7 odcinek specjalny. No długi, długi dosyć, 13 km do przejechania, więc naprawdę sporo. No i teraz oczywiście najważniejsza sprawa, strefa serwisowa. No tutaj już troszeczkę więcej tych napraw niż po tej pierwszej części, więc widać, że tutaj troszeczkę dostaliśmy niestety, ale tutaj więcej uszkodzeń. No dobra, startujemy w takim razie. Szczyt 30, 4 prawy, długi zacisk. Powodzenia. 5, 4, 3. No dobrze, startujemy. Słuchajcie, 7 odcinek specjalny na tej trasie. No i zobaczmy, co my tutaj będziemy w stanie zrobić. Świeże opony, wszystko naprawione w strefie serwisowej, więc tak naprawdę ruszamy, można powiedzieć, na nowo tym naszym autem. No i zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało.
ten odcinek, no zdecydowanie poszedł nam dużo lepiej. Przez skrzyżowanie, nagły 6 prawy, przez szczyt hopa 30, płasko prawy 65, prawy zacisk, 6 lewy do 6 prawy, długi otwiera, przez szczyt hopa powoli 50, 3 prawy zacisk. No i cóż, przez tych 5,5 sekundy cały czas udawało się coś odrabiać. Jeszcze tutaj naprawdę grzaliśmy ładnie. No i ten prawy zakręt, który po prostu no niepotrzebnie, słuchajcie, niepotrzebnie spojrzałem na czas, to jest właśnie to miejsce i tutaj spory błąd właśnie, ależ nas tu postawiło, no więc po tym, słuchajcie, po tej przygodzie mieliśmy właśnie 5 sekund straty. No ale grzałem tu przez skrzyżowanie, 80 przez wyboje. 6 prawy, zacisk 5,30. Środkiem przez hopę, szczyt 80, 6 lewy, długi zacisk przez hopę 200. 6 prawy, długi przez szczyt 60. Lewą przez hopę 250, przez wyboje w dół. 6 lewy przez most. Co było ważne, nie straciliśmy tutaj, ależ przejechaliśmy tutaj przez ten most, no naprawdę już tak widać, że raczej z pełnym gazem po prostu w podłodze. Ukryty jeden prawy długi zacisk. Otwiera 80 przez skrzyżowanie. Ciasny, 6 prawy długi otwiera, lewą przez szczyty, 6 prawy, 70, 6 lewy. Prawą przez 60, przez wybój, płasko, lewy, płasko. To już było naprawdę w miarę przyjemne. Nie wiem, słuchajcie, czy po prostu pierwszy kierowca gdzieś tam się uszkodził. Troszkę to było dziwne. Tutaj nas strasznie nas tutaj chciało gdzieś tam wyfrunąć w ten las, no ale w miarę udało się to opanować. 6 lewy, 80, uwaga, powoli szczyt, 3 prawy. 4 lewy, długi zacisk, 50 przez szczyt. Otwiera przez siodło, prawą przez 100. 5 lewy, uwaga, 60, 4 prawy. I z tych 5 sekund cały czas, słuchajcie, gdzieś tam topniała ta przewaga. Najpierw niedużo, tak zbliżaliśmy się do tych 4 sekund straty. 3 prawy zacisk przez szczyt i siodło 70. 5 lewy długi zacisk do 3 prawy. Do 5 lewy bardzo długi zacisk, 4 prawy do, uwaga, 2 lewy długi. Do krótki 5 prawy otwiera, 6 bardzo długi 50. No i znowu z tych 4 sekund już gdzieś tam delikatnie zbliżaliśmy się do granicy straty na poziomie 3 sekund, więc no naprawdę starałem się nie patrzeć po prostu, bo... Skręt 4 prawy, zacisk 3. Lewą przez 80, 6 prawy przez szczyt do 6 lewy. 50, 6 lewy, 60. Niestety tak się też stało właśnie w tym pierwszym odcinku, gdzie no spojrzałem na czasówkę, słuchajcie, a tu zakręt w prawo dosyć ciasny wyrzuciło mnie właśnie na tą lewą stronę, no i niestety, ale dużo straciliśmy czasu. To 3 lewy długi zacisk i krótki 4 prawy do środkiem przez hopę. 5 lewy, do 6 prawy, do 6 lewy, przez szczyt 50. Sześć prawy, do 6 lewy, długi 60. Yeah.
6 prawy, 60. Środkiem przez szczyt, przez 80. Uwaga, 4 lewy przez szczyt, zacisk 2. Do 3 prawy. No ale tutaj już naprawdę, słuchajcie, widać, że my po prostu jedziemy, tak? To nie jest już takie tam stanie w miejscu, delikatne poruszanie się, tylko naprawdę były już tutaj takie momenty, że... 6 prawy przez szczyt, bardzo długi, to 6 lewy przez hopy. I 6 prawy, bardzo długi, 60. Płasko prawy do płasko lewy, 50. Wyboje do 5 prawy, otwiera bardzo długi przez szczyty do środkiem przez wyboje 80. Właśnie na tej trasie odzyskaliśmy prawie całość, tam była strata sekundy czy półtorej sekundy. No dobra, słuchajcie, 6.24, 817, także no powiem szczerze, że duży, duży szok, bo naprawdę no poszło nam tu, słuchajcie, całkiem nieźle. No można powiedzieć, że troszeczkę odzyskaliśmy, słuchajcie, przede wszystkim do tego czwartego miejsca. Do trzeciego chyba też, no bo skoro tutaj w tej chwili strata to jest troszkę ponad 10 sekund, no, naprawdę przecież niewiele, słuchajcie, niewiele zabrakło, żeby tutaj tak naprawdę blisko tego pierwszego miejsca, raptem sekunda, więc no, wychodzi na to, słuchajcie, że lepiej nam poszło niż ostatnio. No dobrze, słuchajcie, lecimy, 8 odcinek specjalny. No miejmy nadzieję, że uda się utrzymać ten już troszkę krótszy, 5 km. Ważne oczywiście, żeby utrzymywać to tempo. No nie liczę tutaj, słuchajcie, na wygraną, bo naprawdę strata po tych pierwszych odcinkach jest bardzo duża, ale walczymy tutaj o czwartą pozycję. 6 prawy, długi przez szczyt zacisk. Powodzenia! 5, 4. Dobrze, startujemy, słuchajcie, 8 odcinek specjalny rajdu Szwecji. No i zaczynamy, naprawdę już widać, że te opony troszeczkę bardziej zniszczone. No one już tutaj, słuchajcie, tak idealnie się nie trzymają. 70. 6 prawy do 6 lewy otwiera bardzo, bardzo długi przez wyboje po wewnętrznej. Do 6 prawy przez hopę. Pierwszy odcinek, no i był błąd. To jest to miejsce, no tutaj naprawdę ostro poszliśmy po bandzie. 6 lewy, 70 przez szczyt. 6 prawy zacisk, 4 przez szczyt. Ale mimo wszystko, no niecała sekunda tylko straty, niecała sekunda tylko tutaj do pierwszego. Tutaj kolejny błąd, naprawdę sporo nam zajęło przedostanie się przez ten las. Straciliśmy całą prędkość auta. 6 prawy, bardzo długi, zacisk 4,30, zakręt 5 prawy. To 5 lewy, bardzo długi, 200. Środkiem przez dużą hopę 100. No i tutaj właśnie kolejny błąd, wyjście wyrzuciło nas bardzo tutaj. Ale to jeszcze nie jest wszystko, tutaj jeszcze staraliśmy się ratować. No i tutaj niestety postawiło nas, ależ praktycznie do pionu. I to jest pierwsza porządna strata sekundowa. 4 prawy otwiera 70. 4 prawy przez hopę 60. 5 lewy przez szczyt 100. Nagły 5 lewy przez szczyt, potem 6 prawy przez hopę, może 80. 6 prawy 80. 6 prawy do 6 lewy długi. Do prawą przez 60, zakręt 3 lewy za skrzyd. No i tutaj słuchajcie, poszliśmy za ostro i skończyło się niestety masakrycznym błędem.
Ja już miałem przeczucie, że po prostu tam trzeba było hamować. Tam już trzeba było hamować, słuchajcie, ale co tam? Bez hamulca, no i niestety wybiło nas w las i uderzyliśmy w widownię. Co oczywiście, no niestety skutkowało karą 9 sekund. Więc można powiedzieć, że biorąc pod uwagę wynik na końcu, 9 sekund stracili. No i niestety, słuchajcie, pogrzebane szanse, 2.48, 4.26, kara 9 sekund. Dwie duże naprawdę pomyłki, masakryczne pomyłki. No i możemy tak naprawdę pożegnać się w ogóle z szansą o walkę o czwartą czy trzecią pozycję. Gdybyśmy to utrzymali, zobaczcie, jak to naprawdę było blisko. Szkoda. No dobrze, słuchajcie, lecimy dalej. 9 odcinek specjalny, jeżeli chodzi o Szwecję. No, też nie za długi ten odcinek. Godzina taka 18, mam nadzieję, że tam światełka jeszcze będą działać. No i zobaczymy, słuchajcie, naprawdę 20 sekund do odzyskania. Start 3, lewy, powodzenia. Pięć, cztery. Dobrze, ustawieni. Słuchajcie, 9 odcinek specjalny. Start. 3 lewy to zwolni, 3 prawy długi, zacisk 2-5. Słychać troszeczkę, że brakuje tej mocy. Do tego, jeżeli dorzucimy no, zniszczone już opony, no to niestety, ale jest jak jest. Bardzo długi przez szczyt do 6 lewy, zacisk 3 przez szczyt, bardzo długi. Natomiast później po dużym błędzie kolejnym 4 sekundy, ale słuchajcie, udawało się naprawdę przez prawie cały ten odcinek specjalny. Uwaga, 3 lewy przez szczyt otwiera 100. 6 prawy, 100. Brakowało, słuchajcie, mocy, brakowało chyba cylindrów w silniku. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało przy naprawach, ale zdecydowanie. 5 prawy, długi zacisk, do 5 lewy otwiera przez szczyt 60. 6 prawy, lewą przez 150. 6 prawy, bardzo długi, do płaski lewy otwiera. W porównaniu, słuchajcie, do tego, co jechaliśmy w poprzednim odcinku specjalnym, no to widać, tak jakbyśmy się troszeczkę wolniej poruszali, aczkolwiek tutaj jest ten moment, gdzie zupełnie tego nie widać. Tańczyliśmy w powietrzu tym samochodem, no ale jeszcze jako tako udawało się... 80. 4 lewy, bardzo długi przez skrzyżowanie. Uwaga, 60. Zakręt 2, lewy długi, zacisk 1. 100. No i tutaj można to uznać za błąd. Nie straciliśmy tutaj zbyt dużo czasu, ale jednak... Na pewno około 0,6 sekundy. 6 lewy, 6 prawy przez most. Otwiera bardzo, bardzo długi. 200. Pod górę, przez wyboje, środkiem. No tutaj naprawdę trzeba było grzać, żeby móc myśleć o tym, żeby w ogóle wbić się na podium. Także kochani, trzeba na kolejny rajd po prostu mocniej się do tego przygotować, mocniej się przyłożyć i zobaczymy, czy będziemy w stanie powalczyć tutaj o jakieś podium. 5 prawy, bardzo długi zacisk. Do 6 lewy, długi przez hopy otwiera. Do 6 prawy otwiera 100. 5 prawy pod górę. Prawą do 6 lewy, 30 przez szczyt, 4 lewy przez szczyt. Do tego siódmego odcinka była nadzieja. Słuchajcie, naprawdę na siódmym odcinku specjalnym, po siódmym odcinku specjalnym mieliśmy naprawdę odzyskane sporo i tutaj też ten duży błąd wywaliło nas, na szczęście bez konsekwencji, ale no już naprawdę też tutaj przynajmniej te 2-3 sekundy. 70 prawą do 6 lewy przez wybój 80.
6 lewy, uwaga, środkiem przez 60, nagły 5 lewy przez szczyt 80. Uwaga, zakręt 4 prawy przez szczyt, nagły 3 lewy zacisk. Otwiera 60 przez szczyt. 3 prawy długi, otwiera 6. 40, zakręt 4 lewy, bardzo długi, otwiera 50. 4 lewy, bardzo długi zacisk do 4 prawy, długi zacisk. Otwiera długi przez metę 80 do hamuj. 3,57, 223, natomiast no niestety, ale uszkodzenia na pewno są spore, bo dużo, powiem szczerze, straciliśmy, tak jakby mocy nie było, 8 sekund straciliśmy do lidera. No i cóż, zobaczmy, 24 sekundy mamy do trzeciego i 22 sekundy do czwartego miejsca, więc no naprawdę nie ma co tutaj, słuchajcie, myśleć na razie o szansach. Jedynie co, no to jeżeli dojedziemy ten rajd, no to na pewno udało się utrzymać przewagę nad szóstym miejscem, czyli to piąte dla nas jest na razie takie dosyć mocne. No i zobaczymy co nas czeka dalej. No dobrze, kochani, lecimy dalej. Ostatnie dwa odcinki specjalne, w tym dziesiąty. No, 12 km, także jest to spory odcinek. Tutaj oczywiście, jeżeli uda się przejechać, to bez błędów. Zawsze na takich odcinkach można naprawdę sporo czasu zyskać. Natomiast naprawdę przewaga do pierwszego, znaczy strata do pierwszego kierowcy jest naprawdę bardzo duża. No, mamy zniszczony wydech, proszę bardzo, jest zniszczona skrzynia biegów i to mogło troszeczkę powodować, niestety, ale że nasze auto troszeczkę wolniej się poruszało, możemy zobaczyć osiągi, no jest to ewidentnie potwierdzenie, że po prostu mieliśmy lekki hamulec właśnie na tym ostatnim odcinku specjalnym. Dobrze, opony też na pewno zniszczone. Dobra. And have you ever heard something funny? It was so funny. But you just walczyć. Dobra. Już szybciutko ustawienie. Zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda. Pisk do 5 prawy, do 4 lewy. Powodzenia. Bardzo ciasno. Do 4 prawy otwiera przez szczyt. Dziwnie reaguje, słuchajcie, ta maszyna. Muszę się jeszcze do tego mocno przyzwyczaić. Do 4 lewy. No jeszcze deszczowy chyba. A jednak tutaj już niestety, znaczy to jest kwestia gazu i hamulca.